Dobra, ja tepnę już robiono Dobra. piłki. Hello. Halo? Test. Cuda, nie działa. Mandarynałów. O! Nie wiem, co to jest. To jest Wilna. Branie robocze. No, kurwa. Wszystko to wygląda. Dobra, diabos. Gdzieś tam było. Kurde, jeśli pić mi się chce. Muszę pojechać. Czekam na Iwana. Iwan, gdzie jesteś? Tu wypierdoliłem się na zakręcie, bo wody nie mam. Żyjesz? No tak. Idę się. Czekajcie, ja będę do sklepu. Broń? A nie mam? O chuj, nie mam. Dobra, dzięki. Zamykaj te drzwi. Dobra, dzięki, dzięki. O, napad. Przyjadę. Już dobiegam do komendy. Napad mam jakiś. Właśnie jadę do niego. Dojedziesz do mnie, jadę na napad. Bazo 1 wyjazd. Wyjazd na patrol. 10-5 na napad na sklep. Departament Policji. Dzień dobry. Halo. Pomocy. Co się dzieje tutaj? Dzień dobry. Napadają, jestem zakładnikiem. Dobra, rozumiem. Który jest panem tutaj, jest porywaczem głównym? Ja jestem negocjatorem.
Okej, okay, a ten pan to jest zakładnik, tak? Proszę nie Tak, to celować, jest proszę nie zakładnik. celować, spokojnie. Zapuszczam broń. Dobrze, proszę poczekać zatem. Zaraz, proszę poczekać. Dobrze. Ten, Iwan. No proszę. Napad mamy, dawaj. Jadę, jadę, już mam, jestem w Wiktorii. Sześć, nie wiem, to robię. Które cię włączało te sygnały całe? Nie da się chyba. No wiesz tam. Dzień dobry. Witam serdecznie obywatela. Proszę tam odsunąć się, proszę, bo tu jest napad właśnie. Tam proszę iść. Aha, tam ojej. Kawałek dalej. No proszę tutaj uważaj, bo tutaj jest napad. Powodzenia. O, dziękuję. Drzwi otworzyć. O chuj. Jesteś Iwan? Halo? Ty Iwan. No jestem. Jest. Dobra, podejdź tu bliżej radiowozem. Dawaj tu zajdź. Słuchaj, mamy trzech napastników. A weź odpala, świetne. Jak to się odpala, nie? 402 plus 1, wyjazd na patrol. 10-4, potrzebujemy wsparcia na naszej pozycji. Jest to napad na sklep, na mapie widać oświetlany. No, 10-4, alt albo Q. No, masz, chodź. Jest. Dobra, oczekujemy na wsparcie i idę z nimi negocjować. Ustawiam coś. Dobra. Nie, 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 nie. Tak? Będę pańskim negocjatorem. Szeryf wielki tutaj. Proszę pana, czego pan żąda za tą jedną osobę? Ma pan tylko jedną osobę? Helikopter tutaj przed sklepem. Zatankowany. Z paliwem i dokończenie napadu, później my wchodzimy do helikopteru, odlatujemy, wy możecie wziąć zakładnika. Dobrze, proszę poczekać. Ja chcę żyć. Apki łeb. Nie postawicie chyba, wiesz, barierek Iwan. Tam coś patrzyłem, to się nie da. Weźcie ten impale bliżej. Impale, impale bliżej, impale bliżej. Impale tutaj postawcie mniej więcej tam obok nas. A bo dobra, niech tutaj. Jesteście? Chodźcie tu wszyscy. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu wszyscy. Wiem, wiem. Chodźcie tu. Wszyscy. Dobra, jest chyba dwóch lub trzech napastników. Broń długa. Chcą helikopter. No helikopterem nie damy, bo nie wiem jak helikopter. Fajne macie kapelusze. Bo nie wiem. Fajnie to wygląda, patrzcie. No, stary, dobra, dawaj pan. Czemu ja nie mogę stawiać barierek? No bo ja też nie mogę, nie wiem, bo coś po prostu nie działa. Słuchajcie. Słuchajcie. Sytuacja wygląda tak. Przekonam ich, żeby jechali autem. Żeby jechali autem i rozpoczniemy za nimi pościg. Helikoptera im nie dam, bo po prostu nie mamy. Nie wiem gdzie jest, nie wiem jak go wyciągnąć. Mają jednego zakładnika, więc damy im wolny przejazd i dokończenie tego napadu, nie? No dobra. I tyle, i się ich puści, nie? Kolczaty nam działają, nie? To można gdzieś rozłożyć. A, no nie wiem czy działają, bo działają, tak, działają a nie działają. Ręki nie możesz, to ten. Tak, to kolczaty też nie, czekajcie. O, centrala, tutaj zgłaszam, że no mamy w tym momencie napad na sklep. Potrzebujemy tutaj więcej jednostek bez zbioru.
O, tak, szeryf. Dobra. Panie porywaczu, w związku z tym, że helikoptera nie mamy, możemy państwu dać wolny przejazd i dokończenie napadu za zakładnika. No ale to jakieś auto by wypadało podstawić, nie? A to nie jest państwa auto? Nie. Proszę pana, rozumiem. Postaram się jakieś zarekwirować w takim wypadku, dobrze? No dobrze. Dobra. Czekam. Chloe, wy wchodzicie tutaj, bo w sobie by się wsparcie przydało, to cię wezmę. Zdupiłam i próbuję naprawić. Jezu, ja już jestem na serwerze, ale ten, coś jest? Popsuło. Odjechał odbiór. Tak? Odjechał. Się miesiąc za czarnym BMW. To ktoś od was był? To ktoś od was był? Co? Czy czarny BMW to ktoś? Zajechał na Grove Street, zawraca do was. Nie, to nikt od was, tak? Po 25 są chyba. Tylko 20 chyba ma. Czy bus szalony? Przesłuchaj. Postrzelony. Mamy radnego funkcjonariusza. Radny funkcjonariusz. Jest wy ktoś medyków? Kto jest nieprzytomny? Radny funkcjonariusz i osoba napadająca postrzelona. O kurde, dobra, wzywam medyków. No wrócę tam na miejsce. No wróć, dobra, zostań tutaj w takim razie. Centrala do Żeroma, zostań tu na miejscu. My wrócimy tam 4. Do porwania. Zaraz wezwiemy ci MS. Chyba nie ma tych porywaczy. Wchodzimy? Dobra, wchodzimy, dawaj. Departament Policji! Proszę się poddać! Tu już nikogo nie ma, wszyscy uciekli. Dobra, uciekli? Dobra, ściągam panu te kajdanki. Ściągam panu te kajdanki, proszę uważać. Dobra. Dobra, niech pan ściągnie ręce z głowy. Rozerwają panu linę. Bardzo. Dobra, jak się pan nazywa? Ja jestem Tiziano Betito. Rozumiem. Dobra. Zapraszam tu pod radiowóz. Dobra. Niech mi pan poda jeszcze raz swój dowód. Tiziano Betito. Tylko nie wiem, czy mam dowód przy sobie. Okej, moment. Przy okazji skorzystałbym ze sklepu tutaj. Bo jak tu teraz? Już co kupiłem z PTT. Weź go przepytaj, Iwan. Przyszło skutek na... Lola, proszę sam. Czuj. Co się stało? Czekajcie. Czy inaczej? Ile było porywaczy? Czy nie? F5 Krypki nie, pan dostał. F5, F3, F4, F2 Krypki pan dostał. O. Użyj. Okej, woda. Użyj. Działa, dobra. Pan policyjny? O, to zaczyłbym, co? No dobrze. Pan mówi, pan opowiada coś. Byłem w sklepie, chciałem się ubrać, nawet dobrze się ubrać nie zdążyłem, o kurde. W porządku. Się nie zdążyłem ubrać dobrze, wpadli po mnie, to zaciągnęli mi jakiś worek na łeb i mieli do sklepu mnie wpakowali. Chce pan znaleźć złożyć na komendzie? No mogę jechać, ale ja nawet nie wiem, kto to był. Zapaliśmy w sumie, to nie ma na kogo zadzwonić. To może panie się spowolnił, coś pan stracił? Nie, nic mi nie zabrali. Ty, Iwan, jak mam telefon wyciągnąć i zadzwonić do EMS?
F1, F1. O, dzięki. Może pan iść, jeżeli pan misję stracił, jest pan wolny. Dobrze, dziękuję. Za współpracę, bardzo. Idziemy tam na miejsce. Dzień dobry. Pan jest doktorem? Pan jest doktorem? Tak. Pan jest doktorem? Tak, jest. Dobrze, rozumiem. Sprawdzam okoliczności, co tu się stało, mniej więcej. Ewidentnie postrzelił go tym gościu. Co tu widzisz coś? Co tu jest? Dobra, chodźcie, trzeba wezwać holownik. To jest druga na pewno. Wszystkie po drugiej planie. Czekaj, wezwiemy holownik. Jedzie coś wyżej. 401 do wolnej jednostki. Prosiłbym o podjechanie po mnie na szpital. W jakiś sposób się tu znalazłem. Dzień dobry. Proszę tu ostrożnie wyminąć. Dziękuję. 201 przyjąłem. Razem z Iwanem udajemy się. Znaczy, Karl. No. Jeroma wysyłam ci w takim razie, jeśli jesteś na szpitalu. No dobra. My się zajmiemy tym panem. Dobra, ten pan przeżył? Lecę za głowę, lecę za głowę, już! Za głowę, za głowę. Połóż się, połóż się! Leżysz, nie wstajesz, nie wstaję. Panie doktorze! Chyba za dużo woltów. Co się stało? Nieprzytomny jest. Za dużo nie woltów. Nie wiem, co się stało. O kurde, co pan robi? Ty co? Czapy nie masz! Ale ci chlasnął, aż czapę zgubiłeś. Czapę upuściłem. Poszalony jest? Przeżyje czy nie? No. Raczej tak, raczej tak. No jak przeżyje, to już. Po operację będzie jechał. Bo tu widzę wiele kul. No. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, rozstrzelam, kurwa! Gleba! No, nie no, czapę próbuję podnieść. Sumonasa, dzięki za suba! Witam cię, witam pana! Serdecznie, gleba, 3-3, cię za nikt, dzięki suba! Dobra, jestem. Ty, bo na wydesce jedziesz, nie mam. Szkoda, że jednostek nie widzimy, które wyjechały. Włączę, przez przypadek odpala mi się ta lista, co? Chodźmy, chodźmy. Ty, taka bejca chyba będzie, nie? Na tym. 402 00? M3. Zgłasza 00.
Mamy powrócić na patrol, czy jakieś wsparcie wyłudzić wam na miejscu zdarzenia? Tak, powróćcie na patrol. 54, 402 plus 1, powrót na patrol. Puchuj. Wyłączę karetkę. Przeżył? Słucham? Przeżył, tak? Tak. Dobra, znaczy, okay. Jedzie na operację. Dobra, dawaj. Jedziemy za nim. Jedziemy za kartkę, nie? Wypad chyba. Ty, Iwan, wypad. Chyba bardziej zbugowana jest ta gra od army. No i bez botów lepiej, kurde, bez botów to mi się... No jak w armie, trzeba się przyzwyczaić. To widzisz gracza i wiesz, że to gracza, nie? Bez botów lepiej. Chyba go doma kryje. Sztos. I co? Żyje? Wyłączy pan te wyjce, co? Dobrze już. Przeżył czy nie? Słucham? Przeżył? Tak, tylko go Matrix na chwilę wciągnął. Mhm. No dobra, to niech się pan nim, nie wiem, on tu przyjdzie, będzie tu zaraz czy nie? Słucham? Jeszcze raz, bo jak można... Czy on tu będzie zaraz? Tak, tak, będzie. A co pan pali? No, ruskie papierosy. 402 plus 1 kod 6 do czarnego Forda na garażach. Nie wiem, 104. Przetarłem tą kurteczkę. No to też sobie zapalę. Marlboro? Słucham? Marlboro? Nie, jakieś tam rosyjskie, no nej. Ale one idą rosyjskie, no dobra. Iwan, co ty trenujesz? Iwan. Weź wyżej tą butelkę, no. Przestań, co? To kurde. Przestań, Iwan. Odpalisz, a ty co, ruskie też palisz, Iwan? Co to? Koziołki jakieś, co? Zoba. Szeryf to Marlboro pali, zoba. Chciałeś? Nie, jeszcze nie widziałeś. Nie, o, dobra. I tu ja tego pana zabieram. To co, idziemy na górę, no. Koniec palenia. Kurwa, jak... Pieciu, wyłącz ten telefon. Jedziesz na badania. Dobra. No, centrala, zgłaszamy tutaj, że idziemy właśnie na szpital z nim. Idziemy, chodź. Ja ci dam, ty. Na nosach ci jeszcze nie czuł. Dzień dobry, dzień witam obywatela. Ups. Chodzimy, dawaj, na szpital. Ale fajnie. O kurde, ty Iwan, jaki szpital. Jak z tego horroru. Ty, gdzie on idzie? Tu nie wchodź. Ty. Do autopsji, to już on idzie na krojenie, ty. 1, 4, tylko do 6. Patrz, kroić go będą, to już jest trup. 201, 200. Mamy kod 6 na terenie szpitala.
Patrzymy właśnie tutaj na operację osoby, która uciekała. O! Ty! Dobra. Ja się przygotuję. Kroją go chyba, co? Nie wiem. Spokojnie z tym nożem. No, ostrożnie tam. On tam śpi, on narkoz został? O! Kurwa. Panie, nie wstawaj pan, bo to dla pańskiego dobra, to pan nie ma siły, tak. Kawki się napije przez ten czas. Ty, pato. Zobacz. Jakie mam mięśnie, widzisz to? O, stary, patrz. Co ty na to? Ła. Nieźle, co? Iwan, widzisz te mięśnie? Iwan, co ty robisz? No, rób pompeczki. Dla Zbyszka. Brawo, Iwan, brawo. Jesteś niesamowity po prostu. Prawda dla ciebie, nie? Dawaj, rób. No. No i pan, problem jakiś? Pytam się, problem? Nie. Pytam się coś, no. Pajeczkę mu. No, spokojnie. Iwan, spokojnie. Ja się przyciągnąć muszę, kurde. Muszę go teraz zabrać na prześwietlenie i jeszcze muszę go sprawdzić w biurze, czy ma kupione ubezpieczenie i tak dalej. Spokojnie. Iwan, pokazać ci sztuczkę, patrz. Patrz to, Iwan, nie? Ja się przyciągam, no. Nie no, patrz, Iwan, to. Patrz sztuczkę, pa. Nie wiem, co? No wiecie. Trenowałem to, chodź. Kurwa, gdzie on z nim polasł? Chodź, szukamy ich. Podskocz, skorolka. Chodź na górę chyba, co? Na górę. Proszę oddać pacjenta. Proszę oddać tam pacjenta, zabrał go. Jeszcze wyżej. Nie wejdziesz, nie dasz rady. Kto pierwszy na górę? Sorry. Co z nim? Wszystko w porządku? Musisz go położyć. To prześwietlenie tu? No, tak. No, słabo tu widzę. Uraz ręki, czaszki. I jeszcze kręgosłupa. Proszę nie skakać. Proszę się tu uspokoić, no. Pan go ogłuszy. Zaraz go ogłuszę, zaraz z miłą chęcią. Ale serduszko ma w normie, Iwan. No tak. Jak ampułki. Jak tego u Heisenberga. Ty tu gotowane chyba jest, czy coś. Tak? No, Iwan, weź tu przyłóż rękę. Weź tu rękę przyłóż, stary. Słuchaj, minusa masz w tym momencie. Za ten zamach, nie? No, niechcący. Patrz. Koroner, kurde. Widzisz to? Star? Koroner. A tu? Kurwa, jakiś lisy niejebany. Dexter Fisher, Morgan Price. Ja pierdolę. Ludzie zmarli, no. Pa, tu co jest? Skorolka, to skorolka. Ty, tu coś jest? Oj, o, tak, witam. Muszę spisać. Skorolka, podskocz. Dzień dobry, jak pan tak usiadł na to krzesło? W mózgu shift je. Ty, sofa jak z tego? Ty, zobacz. Jak się podnieść? Sofa jak z tego?
Iwan. Jak się podnieść? To samo. To się nie działo. Albo X do mózgu. Dobra, X. Patrz, ta sofa jest na les, zabrali nam. Proszę oddać sofę, tu przyjedzie zaraz transport. Shift co? Usiada się jak? Proszę pana. Shift E. Shift E. Tu się chyba nie da. Już zakładam. Co ty kurwa robisz? Już zakładam. Spokojnie. Rączki. Rzuć to. Jakaś pozycja? Rzuć to. Ręce. Uspokójcie się. Wszystko widzę. Spokojnie. Proszę uspokoić. Do góry. Już założyłem. Szpital. No. Panie chyba do szpitalu. 10-4. Już spokojnie. Nic nie mówię. Rzucacie radio. Coś wiedziałem, że ten medyk jakiś kijo. Wyrzuciłem radio. Sam rzucam radio. To spokojnie było. Dobra, uciekaj. Wyrzuć broń. No nie, ja o, proszę. Nie wiem jak. O! Ach! Proszę mnie nie bić. Proszę go nie bić, on nic nie zrobi. Związał mnie. Dobra, czekaj. Rączki ma pan. Ja też zwiążę. Nie no, rozwiążę mi pan ręce. Paperwaczu. Kurwa, wiedziałem, że to nie jest robieni. Spierdalamy, stary. Dobra, nic nie było. Spokojnie. Yes. Pamiętam pana. Co się dzieje? Rozumiem. Czym się pan za... Twoich kolegów, żeby was rozpoznać. Nie wiem, że ten szpital jak z horroru. Rozkuj mnie, debilu. Rozkułem cię. Z pajacu, no rozkuwaj mnie. Zabrali nam tutaj wszystko. Tylko nam pałkę zostawili. Chodź. Szybko. Jesteśmy wolni, schodzimy na dół. Gościu przebrany za doktora, niebieskie spodnie. I gościu wyglądający jak pajac również. Rady nie zabrał, kazał tylko wrzucić na ziemię, nie? O chuj. Nie no, jasne, że tak. Zatrzymane, powalone. W niebieskich spodniach. Psiął. Kim pan jest? Panie policjancie, bo tam gość jakiś z dachu. Tak, wiemy, szybko, idziemy. Jedna osoba zeskoczyła z dachu budynku. Mamy zatrzymanego jednego w niebieskich spodniach. Jesteśmy. I z wami to? Jest? No, o, to ten, kurde, przybieraniec. Jednego zatrzymaliśmy. Dobra, to ten, no, a ten drugi? A gdzie jest druga osoba? Jak drugi wyglądał? No, jak taki pajac, miał taką czapkę pajaca. Zgubiliśmy go. Czego? To na pewno nie. Jedna osoba zeskoczyła z dachu. O, kurwa, no to na pewno nie ten. O, ja jebie. Weź się ten. Tam w tym niebieskich spodniach to on, czy nie? Ta, to ten, no. Dobra, to co zajmijcie? Proszę go zostać, proszę się odsunąć, on jest zatrzymany. To mnie rozkujcie. Weźcie go ten. Weźcie go do auta, do radiowozu. Pan jest zatrzymany, nie. Chodź pan. Nie jestem. Jest pan zatrzymany, zapraszam do samochodu.
No zabezpieczcie to tak, żeby to właśnie tam... O panie. O! Co mu jest? Dobra, weź pan wsiądzie do suburbana może. Zapraszam proszę pana tutaj do samochodu. O! Ale tu muszę pan wsiąść, czy mam pan pomóc? Sprawdzam co tu się stało. No i ewidentnie... Zgon. Dobra. Zgon. Ewidentnie był zgon Iwan tutaj. Gościu kurde no, spadł. Skoczył stamtąd. Tak. Stamtąd, z dachu. Nie ma stamtąd. Chyba doktora żadnego, był jeden nie ma, przebieraniec. Nie ma co. Czekaj. Dobra, jedziemy z nim na komendę. Dobra. To my też mamy jechać na komendę, czy na patrol nie, jedźcie wrócić? Na patrol, my pojedziemy z Iwanem. Dobra. Dobra. No tu, mogę z komendy. Wsiadaj, Żerom. 201, status 10, przewóz zatrzymanego na terenie komendy. Plus 1. Ale ten pajac mnie do tego nie mówi. Ma pan prawo złamać milczenie, ma pan prawo do wypłata wszystko co pan pojmie, czy panu w sądzie. Proszę zachować w takim razie spokój tutaj. I zachować prawo milczenia, jeśli będzie jakiś adwokat, zostanie on przydzielony panu. Na razie jest pan proszę pana zatrzymany. Proszę być tutaj się uspokoić. Nie. Ja nie wchodzę tam. Nie wrócę tam. Nie. Wróci pan. Ja tam nie wracam. Nie ma szans. Ja nie masz szans, kurwa. Nie masz szans. Nie wracam. Nie masz szans. Chodź tu pan. Dobra, jak się pan nazywa? Imię i nazwisko pańskie? Nie, ten Jeronimo Afrunicis. O kurde, czekaj, musisz mnie puścić i ja sam muszę wejść, bo nie mam tekstur. Dobra, dobra. Proszę bardzo. Jak tam? Jest pan? Wszystko w porządku? Dobra, zapraszam tutaj za mną. Panie Skuty, zapraszam tutaj szybko. Tak, ja nic nie zrobiłem, ja nie mogę biegać w kieszeni. Tutaj, zapraszam. Do jedynki. Tutaj, zapraszam. Nie no, Mike tam się... Całego dnia nie mam. Tutaj, do jedynki, dawaj go. Siup. Co byś powiedział? Czekaj, drzwi trzeba zamknąć. Siup. Opa. No nie wchodź do... Rozkłucie mnie w tej celi, ani... Zamknięta, stary. A, no rozkuj go w sumie. Rozkłucie mnie. Rozkuj go. Dobra. Ja tu spiszę pana. Dobra, dokument. Tożsamości ma pan? Pod ścianę jeden co za głowę, już. No jak mam ręce, jak jestem skuty? No tak. Dobra, weź go rozkuj. Jeronimo Nicis. Rozkłujesz? O, dobra. Już łapię na ścianę. No dobra, ręce tam na ścianę. Okej, okay. Wpisuję tu pana. Jeronimo Flunicy. Może wreszcie się udało, ty. łap. Kurwa, znowu? Poddaję się. Co pan tu robi? Ale, gościu. Rzuć to. Ręce. Rzuć to. To się dzieje. Uspokój się. Rzuć to. Uspokuj się. Łapy, wszystko kurwa. Co pan tu robi? Pod zero, komenda. Tam. Pod zero, komenda, wszystkie troski. 55. Podskocz. Areszt. Krzaku, dał nie podskocz. Podskoczyłem. Co mi pan robi? Nie strzelaj. Proszę nie strzelać, co pan? Co się dzieje, o co chodzi? Jak, co się dzieje? Proszę wpuścić mojego kolegę. No już wypuszczamy, no spokojnie. Muszę tu kurde klucz znaleźć. O, znalazłem. O, a tu? O. Tu będzie problem. Doczekaj, jaki to klucz był? Schowaj tą pałkę i poskocz. Bo pan na desce jeździ. No zostawcie mnie w spokoju. Iwan, biegnij! Ty już mnie na komendę bierzesz, jak ja jeszcze nic nie zrobiłam. Dobra, już się. Szybko po broń. Siup. Był zakładem.
Potrzebne wsparcie na terenie komendy. Mamy hostage situation. Iwana wzięli. Uch, nie mogę biegać. Co się dzieje? Tu. O, dobra. Widzimy go na dole, jest, chowa się za filarem. Niedaleko celi. Ma jednego policjanta za zakładnika. Dzień i dobry. Długą broń. Proszę zachować spokój. Przekładam pan Radyjko, dobra. Mam powiedzieć, żebyście otworzyli cele jego koledze i nie wchodzili, żeby się go puścili. Dobra, robimy wejście mu. Robimy wejście, chłopaki, idźcie. Dobra, chodźcie od drugiej strony. W szpitalu. Albo chuj, czekaj, ja idę od drugiej. Tylko jeden ma podejść. Zabrałem w szpitalu, co to się stanęło? Czekaj. Jakiś strzał słyszałem? Chuj są na auto, biorę. Nie no, fizyka i FPS lepsze, no to wiadomo. Ale w armii to płynny, jakby... Wiecie... No, jest to inne coś, no, jest to coś innego, kurde, ale, no, arma chyba jest o wiele, wiele lepsza nawet. Czekajcie. Spokojnie. Proszę pana, czego pan żąda? Zwolniona osoba uciekła w kierunku porywacza. Gdzie, proszę wypuścić naszego szeryfa. Proszę wypuścić naszego szeryfa. Nie wiem, kim jesteś, ale dzięki. Proszę wypuścić naszego szeryfa i proszę opuścić tą komendę. Poproszę go wypuścić, no. Pan niech zatrzyma się, co pan robi? Chłopaki, przygotujcie się na dworzu, żeby wejść, żeby otworzyć ogień. Jestem przy tylnym wejściu. Halo? Z więzienia. Słyszy mnie pan? Gdzie? Tam? Dajcie mi wyjść, ja tu jestem. Odejdźcie, spokojnie, nie słyszę. Dobra, ja na górę. Idzie pan, idzie. Górę, tak. Jest, żeby nam się... Gdzie pan? Jaki jest plan działania? Weźcie radiowóz szybko. Kurwa, spierdala. Stój! Stój! Nie ruszaj się, ręce do góry! Jesteś kurwa zatrzymany, gościu, co ty myślałeś, co? Słuchaj, kolego, coś mu nie wyszło, no. Coś mu nie wyszło, uspokój się, opuść tą broń. Opuść tą broń. Mówię ci, opuść tą broń. Kim ty kurwa jesteś? Opuść ją. Nie wiem, nie słyszę go. Czekaj, muszę. Czekaj. Halo, nie słychać pana, halo. Ty dawaj, ten gościu w kapturze. Widzimy go. Wsiada do tachówki. Iwana laskuje. Ten z nim. Jedźcie za nim, chodź Iwan. 401 plus 1, 1080 za czarną tachołę. Tak wszystko. Jest mniej strzelania, to na pewno, ale jedziemy w stronę kancelarii. Masz tu broń. Skręciliśmy w lewo przed kancelarią. Coś? Kurwa! Co to było?
Kierujemy się drogą w stronę szpitala. Podjedzie. Dobra. Jaką pozycję wasza? 10-20? Szpital, za szpitalem. 10-4, 10-5. Prawo, teraz. Idziemy cały czas prosto. Jesteśmy na jakimś wiadukcie. Wjechaliście na wiadukt, odbiór? Tak, jedziemy do strony sklepu z tatuażami. Skręciliśmy w prawo. Skręciliśmy w lewo. Są w stronę sklepu z tatuażami. Ta wraca. Jedziemy w stronę szpitala. Kurde, no pościgi to zajebiste, ale... Czekaj, szukam ich. Jesteśmy koło szpitalu. Szpital to był tu gdzieś, lewo, lewo, tam na lewo jest. Tam na lewo, no. Skręcił w prawo. Kierujemy się w stronę garażu. Przed garażem skręciliśmy w lewo. O, dobrze, dobrze. Skręciliśmy w prawo. Ale tu jedzie. Ta hoła jest garaż. Wjechał na garaż. Jesteśmy. Zmieniamy samochód. Wysiedli z samochodu. Poczekaj, spokojnie. Podejdź. Podejdź. Zablokuj wyjazd. Dobra, dawaj wypon. Zmienili auto, przesiadają się do jakiegoś sportowego. Nie ruszaj się! Nie ma opon. Strzela! Ręce do góry! Strzelony. Nie ruszaj się! Jeden postrzelony. Szukajcie jeszcze niebieskiego. Jest tam, ma broń. Strzela, za filarem. Za filarami. Dostał odbór, dostał. Leżysz? Dostała. 10-4. Zwij ktoś medyków. Boga, dostałem. Ty, portal czerwony, ręce do góry. Nieprzytomny. Dobra, sprawdzę. Dwóch nieprzytomnych odbiór. Sprawdzę, na kogo zarejestrowany w dachu. Co się dzieje z tobą, Iwan? Żyjesz? Boże święty, dobra, zaczekaj. Idę po apteczkę. Dobra, zostawiam tutaj ten. Chloe, chodź, ten wpiszę cię na służbę. Siadaj. 201 dla jednostek, pomóżcie Iwanowi i wezwijcie tutaj zespół medyczny. 10-4. Ale zobaczcie, że bez botów, nie? Nie ma desynchro takiego. Z FPS-ów więcej, kurwa. Tak. No. Ja bym jakiś pościg zrobił z tym, z kodem żółtym, nie? Chciałem zobaczyć, jak to działa. Czekam aż ten... Jak będzie po akcji, to kurde, jakieś gościa, nie? Trzeba gonić. Coś tutaj wpiszcie. Poproszę dokument tożsamości. Poproszę dokument. Chloe! Słyszysz mnie? Halo? Co ty robisz? Gadaj w grze. Słyszysz? Gadaj w grze, umiesz? Bo tu trzeba w grze gadać. Ja mam coś zapewne i nie mogę gadać w gierce. Chodzi. Medycy wezwani. Idziemy. Jesteś wpisana, chodź, pokażę ci, gdzie się ubrać.
chodź, chodź tu. Tutaj dajesz tak. Ubranie robocze, pamiętaj. Ubranie robocze, bo wtedy ci ryja nie zabierze. Dobra, ubranie robocze. No? Kurwa, ja muszę się wylogować. No weź teraz ubranie cywilne. Weź teraz ubranie cywilne. Ubranie cywilne weź teraz. No weź ubranie cywilne. Weź ubranie cywilne teraz. I później ubranie robocze. I teraz robocze. O, widzisz? Idziemy. Chodź. No chodź. Już jesteś, kurde, teraz. Idziemy. Chodź. Napierdolona jesteś, Chloe. Jak szpak, kurwa. Chodź, tam cię rady. Czy weźmiesz sobie Wiktoria albo Impale. Ty, a ja broni nią. A. To do zbrojowni, wracaj się. Co mi dało jakąś taką kamzę jak dla robotnika? No bo jesteś kurde kadetem. O co? A gdzie zbrojownia? Chod ich do najzawsze mile widziany. A możesz ten. Ale możesz, możecie ten. Możecie normalnie zagrać się. No nie mogę. Czemu tak szybko schodzi pragnienie i picie? Znaczy i jedzenie. Pobiegasz. Taurusa zawsze lubiłem. Nie ma go na armię, to sobie nie pojeżdżę tutaj. Nie no, grucha, serwerek fajny, tylko... Chodź, ja ci pokażę, gdzie to jest, ja nie mogę. Tutaj. Ale możesz sobie jedzenie ogólnie tak, bierzesz w jeden i... O nie, nie, w jeden. Jakieś pały? To już tylko o pałach myśli. No, no nie, żeby... pała, weź tam pa... Tu! 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 Aby wziąć broń. Tu! Nie no, ja po prostu... Zwątpiłeś. Ja dzisiaj nic nie piłem. Tak, tak. Tak się tylko mówi. Biorę pałę. No idziemy. O, bomba przylepna. Nie no, bomby nie być. Na pewno się sprzeda. Czekaj, gdzie to się otwierało? A, F2. I F2 macie chleb, mięso, użyj. Gdzieś to? I wodę. Tam masz, nie? Jak coś żyło. Tak, tylko że no, trzeba najpierw kupić to gdzieś, nie? Aha. Chciałam tą pałkę policyjną i nie chce mi dać. Muszę teraz czekać, aż się coś... Pod tabem masz tę pałkę, pod tabem. No właśnie, mam tylko pistolet i śpiochy mogę. Bo ta pałka coś chyba nie działa. Chyba jakaś taka... O, masz pałkę. Daj mi. No nie, ja nie wiem. Czekaj. Mogę ją wyrzucić? Czekaj, pałka policyjna. Wyrzuciłem, no. Podnieś. O, dałem tobie pałkę. Ale ja mam otrzymałą, a chyba mam za niską rangę, żeby z pałki walić. Nie no, możesz normalnie. Każdy ma taką samą. O Jezu, bym ci palił. Dobra, świetnie. Żyję. No ja mam, patrz. Chodź. Idziemy, idziemy. Ojej, dobra, to będę z pistoletem tam latać, ho. Ty. Jerome, podjedź po mnie na garaż. Weź tam sobie Wiktorię z tego z garażu. Tam, gdzie stałeś wcześniej. Albo chodź tutaj na razie, bo... No, no tam... No dobra, weź tam Wiktorię sobie. Będziesz po Iwona. Iwan żyje już? Tak, on chyba z Jerome pojechał. Dwa... Tak. Jerome, podejdź po mnie. Kotrzysty mamy do szarego... O! Szarego czego? Wiktoria? Czy co to jest? Motocykle są. Dobra, teraz sobie podjadę na ten jakieś auto tu wezmę. Co to się wzięło?
Nie no, tego to nie wiesz. Jak to się schować? Weź to. Jak to się schować? Nie no, tego tak nie zostawiaj, weź to zabankuj, jajbie. Dobra, weź, ja to schowam. Idź weź Wiktorię. Albo jakiś ten, weź jakieś impale, Wiktorię, cokolwiek innego, tylko nie takie wiesz, nie takie ostre. O, tu się chowało to. O, jest Ford Victoria, ja to biorę. Alt Q, masz syreny. Światła, syreny, nie? O, idzie mój szofer. Fantastycznie, wsiadaj. Ja jadę po Iwana. Iwan, ty żyjesz już? Żyję, żyję, czekamy na moście. No i good. Ale macie auto? Ty, a żeby macie słyszeć auto? Ten, jak no, ktoś w gierce gada, to trzeba się przelogować chyba, nie? Nie, no tam masz, ustawiasz sobie. Nie słyszysz nas w gierce? Właśnie nie, mam ustawione wszystko, a dźwięki normalnie słyszę. Jak ja gadam, to też nie słyszysz. Pewnie masz wyciszone. Dzień dobry. Dobry. Dobrze, lepiej jest bez botów. 215, mam 1060 za czarnym sedanem. Kieruję się mostem w stronę sklepu na północy. Chloe. Tak? Jak sobie wyjdziesz w ustawienia? 10-5, masz 10-20. Kieruję się w północną stronę miasta. Tu jesteśmy na północ... O, wjechał w ofnot, wyskoczył. A dobra, miałam to wyciszone. No debil. Jesteśmy aktualnie na offroadzie na północy. Ustawiaj sobie tam wszystko w tej rozmowie głosowej. Bez pojazdu, broń. 10-20? Północno, dosłownie północny kraniec miasta. Kurde, ciężko tak. Jak, a jakby no, twój RTO zaznaczył zgłoszenie? Przesfajer. No nie wiem, gdzie północ to kraniec. Bez tych znaczników to ciężko. Dobrze było, jakby na przykład gdzieś była pokazana na mapie czy coś policja. No, ja cię Chloe słyszę. Iwan, odbiór, żyjecie? Gdzie oni mieli ten pościg? Ale kurde, chłopaki. Gdzieś na północy chyba, nie? Gdzieś na północy mówią, no to tu gdzieś, nie? Właśnie. Czekaj, strzały. O, radio. Tam gdzie są strzały, mniej więcej. Jakieś, były jakieś sand, coś tam. Ciężko, jak na razie, to ogarniać tutaj tą mapę. Nie? Kurde, taka duża, jeszcze jakaś ikonki dziwne, nie widać się na GPS-ie. No, GPS przejmowany. GPS powinien być widać. Gdzie jesteście mniej więcej? No nie żyją chyba. A. Iwan dał się porobić? Tak, z Jeromem. Dawaj, idziemy komuś dać mandacik. No, za złe parkowanie. A jaką mam kamzę? Halo? No nie halo. No i nie ma ich. Halo! Słyszę! Halo! No i elegancko, w końcu. Kurde, a tu ogarniam! Gdzie oni kurde mogą być? Poszedł z dymem. Może gdzieś tam. Ona... Dobra, wracamy w takim razie. Dawaj, pituj go, tutaj ci nie minusa nie wiebie. Kurwa, zaraz ci minusa wiebie, Chloe. Ja bym chciał przetestować te pitowanie, tylko kurde na jakimś pościgu, ale żeby były wszystkie jednostki. Ty, a daj mi pojechać. W sumie nigdy nie jechałam tutaj z tym. O Jezu, ciężko.
Gdzie to trzeba wejść, by zagrać w to GTA? Bo jakoś czat nie zna odpowiedzi, jak pytałem. Na TeamSpeaku byś musiał być, wiesz? Musiałbyś być na TeamSpeaku. Na TeamSpeaku, no na razie to... testuję, trzeba jutro trochę wcześniej ogarnąć to. O, jest coś. Jakaś supa, jakiś ten. Święty Mikła jakiś. Wiedziałem, że to był zły pomysł, żeby... Nie. Dziesięć 80 to ja to support unit. O, trzymaj się. 236 plus 1, 10, 5. Do pościgu. Halo, halo, obywatelu! Dawaj, wysiadł. Halo, obywatelu. Co tak jest na tym smacie? Montujemy go. Halo, co tu się dzieje? Dlaczego pan już chodził w sygnalizację? Pan nie. Ja? Nie, ten pan. Dlaczego pan sygnalizację uszkodził? Zapraszam. Zapraszam pana. Zapraszam tutaj. Proszę wyjść ze sklepu. Chloe, ty w ogóle masz coś? Proszę pana, uszkodził pan sygnalizację. Dostanie pan mandat w dniu dzisiejszym. Masz nawet tasera? A ile tutaj, proszę pana? Słucham? Czemu nie masz tasera? La pupa. Proszę pana, dokument tożsamości. Derek Shepard na emeryturze z policji jestem. Hello, señorita. Pan czemu tutaj jest go? La pupa. Pan Derek Shepard. Rozumiem. Zapada, artykuł 72. La pupa, amigo. Dobra, mandat będzie w dniu dzisiejszym w takim razie. Panie szefie, to my jedziemy. Pański rower, że pan tutaj odjeżdża? Dobrze, dobrze. Siadaj, Chloe. Daj mi jechać. Może się pogodzić, proszę pana. Dobra, proszę zapłacić. Dobrze, dobrze. Proszę zapłacić ten mandat. Proszę, dziękuję. No i elegancko, może pan jechać, do widzenia. No, płać la pupa. La pupa. Ty, bo szerp zgubiliśmy. Auto se naprawialiśmy. Dobra. Okej. Palnąłeś w jakiś kurde. Co szeryf wyciąga? Weźcie Victoria Sheriff. A ja wezmę jakieś Victoria pościgowe. Sheriff? No, Victoria Sheriff, a ja wezmę pościgową. O jest. Kurwa! Minusa ci wiebie zaraz, mówię ci. Co mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Chloe? A tu mało świateł jest włączonych, kurde, w tym dobrze zmienić. Karol! Gdzie jest ten? Ten... Ta Victoria Sheriff, a Ford Victoria Sheriff, dobra, widzę, wyciągam. No weź zobacz, jak ona wygląda, no. Hajka? A, hajka. Open market? No i dobra, elegancko, dobra, ja mam Wiktorię nieoznakowaną i good, jedziemy. Co to, jakieś UC? Piękny, Ron, żyjesz? Ten, tylko tutaj się tam wychodził. Dobra, dobra.
Aż szybę ukulona jest, widzicie? Na tej się byś musiał wejść. Jakie tu auta są? Dzigasz się. Panowie, bez wyścigów, co? Bez wyścigów. Dobra. No to chyba szybciej jeździ. Nie no, daje to radę nie. To lepiej już jeździ, wiecie? Coś się dzieje. O, o, tu zadymka. Ale tu. Zajęte, co? Ale spokojnie, spokojnie. Co się pan tutaj? Tu za dużo jest tych sportowych aut. W armii tak nie ma, nie? Że wszyscy jeżdżą sportowymi. No zobaczcie, jak to są te Nissany. 15 jest pierwszy. 10-4. Dobry, witam serdecznie. Co tu za kupy jakieś są? Kto tu sprzedaje auta? Dzień dobry, pan tu sprzedaje auta? Pan sprzedaje auta? Auto. Pan tu auta sprzedaje? Panie obywatelu, ty, czy to... Mikołaj. Mikołaj, o, sprzedajesz to auta, czy nie? Pan tu auta sprzedaje? Czy co? Co? Jakieś zbierze... Exit logistyki. Czy jakiś pijany jesteś, gościu? Bazar 1 przyjmie zgłoszenie. O napad. 10-4. Jeszcze 15 wjazd na patrol. FPS-y bez tych botów od razu lepsze. O chuj. Ale żeby to darmy było lepsze, to... No nie, no to na pewno nie jest darmy lepsze. Nie można tak wpasować się z tym RP. Bo tu jedni autami, tu... No nie wiem, nie ma tej kwintesencji takiej. Nie ma, wy co sądzicie? Na miejscu. Halo, dzień dobry. 7 plus 1, 10, 5. Pana, dzień dobry. Na panią ratuje. Co tu się pan dzieje? Ratuje, ale to szybko. Proszę pana, nie wiem, zemdlała. O Jezus święty. Przytomność dobra, straciła. Usunąć. Idę po apteczkę. 402 obiega się o przydział do patrolu. Podjadę pod ciebie, 402. 104. Gdzie jesteś? Na komendzie. 10-4. Proszę się odsunąć, proszę mi tu miejsce zrobić. Przeżyję? 201 potrzebuje karetki na mojej pozycji. Wzywam EMS.
przepraszam. No właśnie sprawdzam, co tu się dzieje. Do czego tutaj doszło? Proszę pana, no przyjechaliśmy tutaj na wezwanie i wypadła i poleciała jak długa, no ktoś wcześniej mówiła, że jej pić się chce. Nie wiem, może odwodniona. Jest. Wody? Już! Cholera. Już daję, już daję. Otwarta komenda. Proszę. Może pan krzywdę zrobi. Ją trzeba ratować, a nie dobić. Proszę bardzo, ma pani 5 litrów wody. Ale co, jak ona ma to wypić? Co ona ma? Usiąść na tą wodę, panie policjancie, no. Ona wody potrzebuje, przez... ona żyje. Ale no, wody potrzebuje, nie wstaje, no. Pan zobaczy, jaki flaczek z niej. Widzi pan te ręce? Halo? Może pani wstać? Butelka wody w jej dłoni była. Nie ma pani siły? Muszę pani pomóc, da pani rękę tutaj, siup. No, może inaczej. Lekarze. No i siup i nie wyszło, no. Siup, chodź pani. Wyszło. Ale cię wykrzywił. Co pan jej dał? Co ją tak wykrzywiło? Co pan jej dał? Co to była woda? Jezu Chryste, co się dzieje? O, siup. Dobra, zawiozę ją na szpital. Wydział wewnętrzny tym się musi zająć, jak nic, proszę pana. O co chodzi, tak, państwu? Bo pan jej coś dał... Ale widział pan, jak ją wykrzywiło? Pan coś jej dosypał, ewidentnie. Jedziemy za nim, jedziemy, szybko. Dobra, otworzyłem pani drzwi. Czekam na IMS. Słyszymy pani? Jak się pani czuje? Już lepiej? Lepiej się pani czuje? Napić. Napić się pani chce? Napiłem pani, nie? Jeszcze... Nie piłam 2 dni. Jeść. Nie mam pieniędzy na jedzenie. Jeśli też pani dam, mam jedzenie, proszę bardzo. Mam chleb, dam pani, kurde. Czy ta kobieta żyje? Proszę. A, no musi pani, poczekaj, muszę pani pomóc wysiąść. Już, spokojnie. Wciągam panią z pojazdu. Proszę poczekać. O Jezu! Co się... Jezu, proszę bardzo, Chryste. proszę. Niech pani zje ten chleb. No wodę pani to już dostała. Wszystko w porządku już? Dobrze. Bierz więcej, dla dzieci będzie. Ta, picie się chce, picie się chce. Odsunie się państwo, co panowie tu utrudnianie w interwencji to jest? Ja mam skurcz łydek, nie mogę wstać. Rejestrujemy to. Ale co państwo rejestrują, że ja tu pomagam? Proszę tu nie utrudniać. Nieprawda, my widzieliśmy, co tutaj się działo. No co się działo? Odszkodowanie pan będzie płacił. Tak, odszkodowanie. Boże święty. Zawiozę panią, niech pani wsiada tutaj szybko do radiowozu. Nie mogę zostawić swojej taksówki. Pan pomyśli o kontrolu. Proszę szybko wsiąść tutaj. Zawiozę panią. Cyk. Uspokójcie się. Uspokój się pan, proszę się tu nie bić. Proszę tu wsiąść, tutaj pani drzwi otwieram. Siup. Tu do tyłu, proszę wsiąść. Czy nie wiadomo? Nie do przodu. Dobra, może tak, o. A teraz? O, nie go. Dobra. Pazoro 1-4 dla kodu 6, status 10. Możesz pode mnie podjechać i pokroi. Jesteś. No niedaleko tutaj, na drodze do tego Lakeside Logistic. Na Lakeside Logistic? A co wam się stało? Jestem tu, no. Chloe rozwaliła samochód. Ja jebie, wsiadać. Kapucy. Ja już nie daję prowadzić. Czemu nie daje prowadzić? To nie ja! Chloe, wsiadaj, bo cię zostawię tu. Karl, daj prowadzić. To no nie i, ja! I dałem. No i się tak skończyło właśnie, na słupie. Prawda, on mnie tu... Tak. Teraz pan w moim kierunku. To
to jeszcze będzie lampa w ciebie wjechała, a nie ty w lampę. Dobry. Tu mam jedną panią, która tutaj wzywała pomoc, bo zasłabła, wiecie? To ładnie. Szeryfów. Słucham? Piekować kobietom. Nie, kurwa. 402 do 00. Zgłaszam. Mamy zatrzymanego na terenie więzienia napad z bronią długą. Posiadał dwie bronie długie. Przyjąłem. Gdzie? Na komendzie już go mamy zatrzymanego. Okej, no to do klatki tam do celi. Już jest. 10-4. Chloe, dałaś mu na zimny, mi zatarła silnik, no. No właśnie, ja mówię. Ostrożnie jeździ. Mówię, dobra. Zmień na dwójkę. No czy mam panią tutaj zostawić na szpitalu, czy na terenie komendy? Tak, na szpitalu. No bo dałem pani chleb, dałem pani wodę. Pijcie z tego wszyscy, a będzie wam dane. Do widzenia. Do widzenia. Służyć i chronić. Nie, panie szeryfie. Chloe, ja myślę, że my musimy się policzyć za te wypadki drogowe. Co? Tej wypadek, kurde. Co, wchodzę w arkusz właśnie. No minus się musi wlecieć, nie? Wypłatę. Wypłatę trzeba obniżyć chyba, co? No wypłatę, no właśnie, wypłatę obniżymy. To tak może być. Co ty się tu w ogóle, Karol, odzywasz, ty? Kurwordowcu. Tą pałę, co ci dałam. Co ty robisz? Dlaczego ty wysiadasz już? No jeszcze auta nie zaparkowałem. Ja opierdolę z kobietami, to tak jest. Wysiadka. Co ty, kurde, tak szybko wychodzisz? Bo ja nie będę z wami tu jeździć. Jakby to takie jakieś... O kurwa. Co to było? O chuj. Dobra, o, pan doktor, dzień dobry. O, doktor w końcu normalny, pa. Dzień dobry, panie doktorze. Zapraszam na pan, ja prowadzę. Jakbyś potrzeba. Trzysta jeden do 00. Czterysta jeden do 201. Dobra, dawaj. ...236 plus 1 jednostka, Adam wjazd na patrol. Pa, weź mu za... Thank you.
402 do 201? 201 chyba jest na statusie drugim. A, dobra. Potrzebna karetka na teren więzienia, osoba zemdlała, zatrzymane. Teren więzienia? No, z aresztu, w sensie. No to przejdź na telefon i wezwij. Dobra. Kurde, jestem. Co tu się dzieje? 10-4. I co? Nic, na razie jeszcze żyję, bo Chloe nie prowadziła. Dobra. Bez pościgów? Jak na razie tak. Spokojnie. Dobra. Auto znalazłem do szeryfa. Jakie? Przez komendę, przez komendę. Dobra, jestem. Ty, Iwan. No? Ty chyba sobie kpisz. Dlaczego? Twin. Dawało, to jest Matis, kurde. Ty, rejestracja. Jaka dziwna. Wsiadaj, wsiadaj. Czekaj, kurde, nie to, nie to. Idziemy przypatrzeć, czy ktoś... To jest piora. O, ławeczka. Papaj, jakieś auto jechało. Pierdolowa. Wyjdziemy, no nie? Dawaj, dawaj. Czekaj, czekaj. Jeszcze nie ma serwera, to na razie sobie gramy tylko z subami, wiecie? To tylko z subami sobie gramy. Jeszcze nie ma serwera, spokojnie. Na razie tak sobie gramy. O, jest osób, zobaczcie. Znaczy mały, 11, nie? Tak wiecie, było wcześniej tam 15. ...402 do 201. Zgłasza. Co z tym zatrzymanym z bronią drugą? Co mam z nim zrobić? No zostaw go w celi chyba, nie? 60 miesięcy. 60, no. To jak długo tutaj to będzie 60? No 60 miesięcy. 60 miesięcy to 60 miesięcy. 60 miesięcy. No Salnix na razie 10-4. Tak. Na razie tak jakby prywatny, no.
co, jesteście tam z nim na dole? To jest z nim. To pański pojazd? Pan Marowar, tak? Podobno wpisujecie więzienie ukośnik jail, ID i czas w minutach. I dajcie mu na przykład 15 miesięcy. A skąd mam jego ID wziąć jakby? Nad nim się chyba wyświetla. Mi się nie wyświetla. To dowód sobie chce sprawdzić. To gdzie jest? ID? Kurde, fajne, nie? Takie te... Fajne, to można spojrzeć, pobawić się. Tylko tak chyba za pusto trochę, co? Teraz bez tych butów. Właśnie z butami lepiej mi się wydaje, wiesz? Nie wiem, jak ty, ale... Z butami czy bez w końcu? Ja wolę bez ogólnie. Albo żeby chociaż mało było ich, albo tak troszkę, co, albo tak... Co, wiesz, bo w sumie to tak pusto ta, teraz. Zajmę, tutaj medyk się zajmuje. Dobra. Nie no, wiesz, przy 30 osobach będzie widać, wiesz? Jutro jakbyśmy odpalili to w dzień, to byłoby na spokojnie 32. Bo wiemy, że po 22 było 22 osoby, nie? Teraz jest 12. Co mówię, to zależy. Dobra. Iwan, żyjesz? Żyję. Jeździcie tam z Chloe? Tak. Patrolujemy. Tylko Chloe coś cicho siedzi, to nie wiem. Czy ona jest, czy po prostu nic nie mówi? To jest najebana tam. To nie jest. No, ja coś do niej mówię, ona mi nie odpowiada. Nie wiem, chyba się obraziła za te skarżenie. Limpa wybrane i tyle, no. Karlo Rossi tam malinowej. No ten. Departament Szeryfa, proszę jeszcze kawałek przyjechać. Nie na pasa. Chodź, zrobimy napad na bank. Za 1,6 do Range Rovera, niedaleko komendy. Medyk mnie bije. Dzień dobry. Departament Szeryfa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przewozi pan coś? Nie. Medyk zamachowiec! Gdzie? Tak, po mieście się kręcę, wie pan. Dobra, może pan jechać, mam nowe wezwanie, wie pan? W szerokości. Komenda kod 0. Komenda kod 0. 201 plus 195. 401 plus 195. Dawaj, stoi Iwan, ja w drugiej. Medyk chory psychicznie. Biega z młotkiem i napierdala w ludzi. Zatrzymany ucieka. Spierdala, zatrzymany uciek. U góry, czemu uciek? Iwan. Ucieka zatrzymany na górę, Iwan. Gdzie ty jesteś, Iwan? Idę, już, najebałem tego medyka tam. Ty. Spierdala. Czarne tacho. Masz tu radiowóz? Stój, bo strzelam! Czarne tacho, idźcie za nim. 401 plus 1, 10, 80 za czarnym tachołę. Wejdę po radiowóz. Nie no, ta Chloe to pijana, naprawdę. Co jest, kurwa? Podjechał na garaż. Szybko. Zatrzymali się? Na wsparcie, jeden w masce klauna. Czekujcie na wsparcie. 10-4, zablokuj wyjazd. Zabieram, bierz na radiowóz. O Jezu, biorą to motocykl. Cię podrzucę, no. Chodźcie. Motocykl. Siadają na motocykl, wywalił się. O ten ma długą. Klamkę wyrywałem. U mnie normalnie.
Tak, zostawię cię, weź jakieś... Tak. Weź mi palę. Co wziąć, co wziąć? No, może wziąć jak jest, ale on... A. A no chuj, weź coś. Tylko takie wiesz, coś jest łysa, wiesz. Idę. Chuj, drzwi nie zamknął, frajer. Jak się zamknął? Jedziemy. Dobra, gdzie jesteście, pozycja? Gdzie jesteście? Pod 10-20 wasze? Garaż. Na lewo. Długa broń. Ja nie wiem, ten typ biega z tą bronią jak posrany za tym dziadem i... Ręce do góry. Ty strzela coś? Poddaj się! Ręce do góry. 60-20? Zatrzymaj się! Garaż. Stój, nie ruszaj się! Na glebę! Kładź się! Na glebę! Kładź się! Ręce wysoko! Co pan o, to? O kurwa, ale żeś zajechał. Jany z bronią powiedzieć ten w mieście zielo, biega? Coś to odjebał. Co pan to? Ręcz się zadziałał. Coś to odjebał! Bierz tą! Poniosłem! Bierz apteczkę! O nie! Przepraszam! Iwan! Co ty robisz? No jebał go. Co? Jezus. Kurwa, czekaj. Matko panie, jak pan jeździ? Oj, mnie pobił. To mnie pobił. Nie wiem, jakiś idiota wjechał we mnie białym szeryfowskim samochodem. Co za bałwan. Pani Adgawek dostaje, coś jest nie tak. Żyje pani? Boże święty. O, jest kartka. Tutaj. Szybko. Co tu się stało? Co się stało? Jakiś debil białym szeryfowskim, proszę pani. Chloe, masz wszystko pod kontrolą? Tak, mamy wszystko pod kontrolą? Oczywiście, jak najbardziej. Fajnie, że te mundury są takie, te do twarzy, nie? Oni że wszyscy tak tam oglądają. Tak. Bierz go w takim razie. Dobra. Bliżej podawaj was. A tutaj chyba dla pana ma... Dobra. Jerome. Jak wyglądała ta osoba, co uciekła? W masce Mikołaja. A dobra, bo tu mam jakieś czarne garniturze. To on nic nie zrobił, tak? Czarny garnitur, takie zaczesane włosy na bok. Za posiadanie długiej broni i strzelanina. W czarnym garniturze? Nie, w czerwonym. A, dobra. Bo w czarnym garniturze tu kogoś mamy, krótkie to go możemy gacie, puścić. Czerwony strój. Ty to ten, nie? Iwan, to ten jest. Zastanawiam tylko jakoś pomóc. Pan już wystarczająco pomógł chyba. Pan już tutaj łódka kule. Ty, ja mam łódkać kulę. Panie, jakby... Tak, gościu łódka i kule. To bym panu normalnie nawtykał. Ale nie mogę, bo mnie żebra bolą. Proszę bardzo. I może jakiś policjant przenieść tutaj pana w białej koszulce dalej? O nie. Staram się. Tego tutaj? Jezus Maria. Okrzyki go do wejścia. Panie, na twarzy mi pan siedzi. Panie! Jakiej twarzy? Na twarzy mi pan siedzi. Z tym radiowozem tutaj. +1 Bierzemy zatrzymanego na komendę. 10-4? Dawaj go na ten. Mostu go zrzucił. Biorę tutaj panią pod rękę. Siup, o, na plecki. Proszę, tu na plecki, siup. O, tu, siup. Mogę się ruszyć. Kurde. O, tu ja panu... Kurde...
Jezu, moje pod karetkę. A pani co jest tu? Jezus. Co za baran ty kierował? Jeśli nie pani? Słyszę, proszę tutaj nie obrażę. Proszę pana. Co pani, co pani jest? Pobijali mnie. Wszędzie mam śniaki. Jakie się teraz pokażę? Lato idzie, a ja w krótkich spodenkach i teraz będę miał śniaki. Proszę pana, boli coś pana oprócz tych siniaków? Słucham? Boli coś pana oprócz tych siniaków? Brzuch. O, a jest pani na co? Dobra. Chora, nie wiem, może co ty robisz, Iwan? Co? A, proszę pana, ciąża to nie jest choroba, proszę bardzo. Pas! Nie mogę. Brutalność policji. Zabrać do szpitala. Dobra, chłopaki, zbieram się jako czwarty. Zostaw go, medyk im pomoże. 10-4. Kurwa, jakiś pościg. Ja tu wiesz co, jakiś pościg bym nie wany, wiesz? Bym tu podjudził. Gdzie? Bym podjudził coś, bym sprawdził, jak to działa, nie? To dawaj coś, kurde. No dawaj, niech ktoś, kurwa, coś zrobi. Chłopaki, jakiś pościg. Jakiś wolnym autem, żebyśmy mogli startować. Sprawdziłbym, jak to działa. Ktoś tam słyszy mnie? Weź tam. Tu mi bumperów nie mamy, nie? No i chuj. No i chuj. Nie wiem, jak srecz był on. A, ale jakieś same włączyły. Sam świat? Jak to się to... Jak wyłączyć te awaryjki? Nie wiem, RP spróbuj może. Coś kliknąłeś tam, będą tak chodzić. Ty no właśnie, zróbmy pościg pokazowy jakiś. Chodźcie, chodźcie, weźcie radiowozy. No, już, ale jakieś takie pościgowe czy normalne? No normalne, Wiktory powiedzmy. Zaraz zmienić tego czerwca na Wiktory? No, no weź na Wiktor, żeby dobra, wszystko jednolicie wyglądało. Ja wezmę też Impale. A ja nie wiem, czy jak... Po co jak jakiś paker? Jak to zmienić? O, te są fajne auta. Fajne mrugają. Dawaj wam. Ale ładnie jest śmiga. Dobra, no weź jakąś tam. Dobra, weźcie go, puśćcie tam. Może ktoś na helkę pójdzie? Bo tam strzelam, o, nie zwolnię. Ja. Tutaj to. Tak, Chloe, proszę cię, ty samochodem nie potrafisz jechać, a co dopiero helikopter. Okej, weź ją na tego. A weź ten. Iwan, weź jeden radiowóz, żeby było więcej radiowozów. Weź jeden radiowóz. Każdy jakby oddzielnie, żeby praktycznie. Oprócz Chloe, bo chodzi. Chloe nie jedzie. Napraw auto. Ze mną niech jedzie. Weź chodź. Się to, co takie mrugają, albo Victoria, albo Impale. Boże, Iwan, co taki murzyn? Ja pierdo, o jest. Schowajcie auto jeszcze raz, nie wszyscy na raz. Ty weź na plan auto 48. Czarną to jest, żeby to tu wziął. A bo chuj, dobra. Gdzie ja mam całe? Dobra, dobra. Chodźcie tu, zaparkujemy. Za mną. Weźcie tu, zajdźcie. I ten, i czekamy na jakiś ten. No ja nie, no nie mogę z tą Chloe. Co się dzieje? No wyciągnąłem dopiero co auto, a ona od razu skopa w auto i już jest zepsute. No kurde. No nie, minusik musi wlecieć, no nie ma innego chyba. Wsiadaj, Chloe. Lipi przed służbą, wsiadaj, na fy. Fy. Proszę cię, nie zepsuj nic. Dobra, jest, dobra, jesteśmy w samochodzie. Jest, jest, progres. Podjeźdź tu. Co
to prowadzi. Ale oni mają z wamperami, a ja mam bez sensu. He, bo mamy szeryfową, a ty policyjną. Szeryfowa zawsze lepsze. No czekajcie, napiszę. Oni. No to nie. Ty, Chloe, ty może zjarana jesteś? No mówię, ej, cię zjarała tego głuchajza. Przecież cię z nim będziemy musieli nadgonić. Przecież się rozjebiesz na zakręcie. A przestań, przestań. Nie mam auta, dla ciebie powiesz. Na rowerze bym uciekła. Sortowy dajcie jej, to nie rozjebie. Mirka, cika. Proszę cię, jak ona nawet do auta nie musi wejść i kopa, skopa w zasadzie auto i już auto nie jedzie. No nie wiem. Bo ty jest za dużo pijatyki. A bo ten z tą sikawką, ten to w ogóle tarantczołg jedzie. No nie wiem. Chloe dałaby radę mu, podejrzewam. Kurwa, ostrzelałaś mnie radiowo, co ty? Ja pierdolę. Chloe, czy ty rozwaliłeś szybę? Ja nie mogę, ja dało to zmienić. Piana. Ja jebie. Ciężko, ciężko. Co to? Mi się mryga wszystko pięknie. Tu mi się podoba. Tutaj to jest życie. U nas też mryga, tylko mniej, ten, mniej efektów na boku. Chloe, tam se w ustawieniach wyczułeś mikrofonu na maksa. Będziecie wtedy lepiej łapać mikrofon. No daj na maksa, bo tak to cię przerywa w grze. I ty mówisz do mnie jakieś zdania, ja usłyszę pół słowa. Gdzie? Tu jest jakiegoś gościa. Gościu! Jesteś? Gościu! Dawaj, gościu, sprawę mam. To nie to życie. Gościu! Jesteś może? O, chciałem sprawdzić. No mówiłam, że będziemy go montować, wysiadaj. Żyje pan? Ty, tu się coś fajczy, ty. Żyje pan? Halo? Dobra, żyjesz, ty. Przynajmniej ci auta nie rozpierdolę na jeden. Halo? Halo, halo? Co tu się jara? O kurwa! O, co ty zrobił? Żyje pan? Panie, tak, weź pan jakieś auto, takie niemocne, takie do ucieczki i my będziemy pana gonić i pana staronujemy i tak, wie pan, tak pokazowo. Bo chcemy przetestować rady wozy. Dobra, moment. Tylko gdzie on biegnie? Pewnie do garażu. Halo? No właśnie, rozumiem. Weźcie odsuń, może respi coś. Odsuńcie się. O kurwa! Ucieka, ucieka. Podleciał. Jetpackiem widziałem, założył jetpack. No czekajcie, no to musi być taki, wiecie, że nagle. Zajdźcie obok mnie, z tyłu za mną. Opa! Korsa! Może być? Dobra, dawaj, no. Co to za auta? To dobre są, ty. Matis, Korsa, maluch, to mi się podoba. Jedziemy. 1080, Opel Corsa. Opel Corsa. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Co szobę ucieka.
przodu. Jasiu, stój! Jasiu, przestań! Mogłeś na U1. Chcę popatrzeć stół, jak to wygląda. U1, no dawaj. Co tam jest U1? 401 plus Chloe. To ciężko. To ciężko. Ciężko z informacjami będzie. Skręcamy w prawo. A Havik AW. Kurwa, ile to Karlo rosy na kurwa procentu? Kierujemy się cały czas na wschód, a teraz na południe. 201 będę wykonywał kod żółty. Puśćcie. I przejeżdżamy koło Ciucholandu. I kierujemy się cały czas na... Ty kółeczkiem myszy można zmieniać sygnały. Ton. Stój! To mi się boksuj podoba. Boksuj go. Już byśmy w armii, już byśmy wybuchli. Nie ruszę się. O, paręce może do góry dać. Lecę do góry. Fajnie, nie? Fajnie tam jest zastanowione. Proszę wysiąść z samochodu, założyć. Lecę do góry, na nogi, na kolana. Tak, jaki kołak ty. Po to. Parzą do samochodu. Na kolana tworzą do samochodu, już! O kur... Gdzie wsiadasz? No i ucieka. Czekaj. Poleceń. Opa! Na kolana. Poczekaj, na kolana. Pa, siu. Kuwam. No i to mi się podoba. Ej, chcesz słyszeć o fajerwerki? Patrzcie sygnały. No i tak pokazały, nie? Tak rozkułam. Patrzcie sygnały. Puszczamy go, nie? Tutaj. To pomyłka. Fajnie, nie? To wygląda. Jednak to pomyłka, niebieską. To była pomyłka, nie? Dobra, pomyłka. A, ścigaliśmy niebieską. To niebieska kosta miała być, przepraszamy. Nie. Jasiu, jedź dalej. Cześć Jasiu, do zobaczenia na Lakeside. Chodźcie, potestujemy radiowozy. Dawaj za mną. Gdzie ty pojechałeś? Cofnij się po nich. Tu chodźcie. A, jeszcze jeden pościg. To pomarańcze to jest sen, paliwa? Jeszcze jeden. Gdzie to jest paliwa? Jedź pan tam korsą. Pomarańczowo. Końcówka. Niech weźmie jakieś auto lepsze, żeby był jakiś fajniejszy pościg. Siadaj pan na jakieś... i lepsze auto pan weź jakieś. Weź jakieś pościgowe. No, podrzucę pana, no, jedziemy. Tylko nie Bugatti czy coś, tylko jakieś takie, wie pan. Nie, ta Impala to daje radę. Kiedyś to było Impale na Lexie, pamiętam. I dawały radę, nie? Ta, 500 na godzinę, to było. 500, stary, to było. Wtedy to było. No może pan nie, to nie polecam po ciemku chodzić, nie? Okay. Przed chwilą nos rozjeba. To jest to. Daj mi prowadzić. No w życiu. W życiu. To jest to, kurde. To co lubię. Ma to swoje uroki, zalety, ale no. Dobra, jedziemy. Sierpofi, zatrzymaj pojazd. Cadillac, ty. Teraz amerykański posił. Escalade jakiś? No, Escalade. 201 prowadzimy 1080 z Escalade'em. Fioletowym. Zagrożenie gangowe. Centrum Los Santos. Potrzebujemy wsparcia.
Ale lecimy, lecimy, pa. Wow, 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 jaki manewr. Boksuj, boksuj go. O, już tu, już tam. Tak wygląda? Co? O co? O co chodzi? Dobra, po sytuacji, kurde. Dobra, kończymy, kurde. Za drugi. Co się dzieje? Ty gnoju, Iwan, ja wiem, że to byłeś ty. O co ci chodzi? Oła. Dalej, bro. Gdzie ten Iwan? Dawaj, montujemy go. Montaż, montaż. W opony strzelasz się.